Międzynarodowy Dzień Ziemi w przedszkolu miejskim nr 13 w Lubinie obchodzono w wyjątkowy sposób. Po raz pierwszy zorganizowano międzyprzedszkolny konkurs ekologiczny Pokaz Mody. I jego celem było po prostu propagowanie właściwych postaw ekologicznych. Do przedszkola zostały zaproszone przedszkola miejskie z terenu naszego miasta. Zgłosiło się ich 10. Jury oceniało dzieci w dwóch kategoriach wiekowych. Zadanie nie było łatwe, ponieważ kreatywność konkursowiczów przerosła wszelkie oczekiwania. Ja się dziś przebrałam za księżniczkę, a mój strój jest zrobiony z worka i ze zakrętek. Za robota. Pomysł wymyśliłem sam, ale mama go zrobiła. Okej, a powiedz mi, z jakich przedmiotów, materiałów jest zrobiony? Z kartonu i folii. Takie działania miały na celu uświadomić dzieciom, jak ważne jest dbanie o ekologię. Dla zwycięzców przygotowano nagrody ufundowane m.in. przez Centrum Kultury Muza w Lubinie, Regionalne Centrum Sportowe oraz Przedszkole Miejskie nr 13. Organizatorzy zapowiadają kolejną edycję międzyprzedszkolnych zmagań. Wyjątkowe zajęcia na temat ekologii z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przygotowano również w przedszkolu miejskim nr 1 w Lubinie. My rok w rocznie dość hucznie obchodzimy ten dzień. No, jego głównym zamierzeniem jest pogłębienie świadomości i wspólnego dbania o naszą planetę. Stąd my cały tydzień pracowaliśmy z dziećmi, odbywały się zajęcia edukacyjne o tematyce ekologicznej. Dzieci dowiedziały się, a właściwie przypomniały sobie, w jaki sposób mogą dbać o środowisko. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, w jaki sposób między innymi należy segregować odpady oraz w jaki sposób należy oszczędzać wodę. Dzieci uczyły się poprzez zabawę. Powstały piękne prace plastyczne, które ozdobiły przedszkole. Nie można palić śmieci. Nie można dawać pod drzewo śmieci. Nie można zapalać światło jakiś cień. I łamać kałązek i liści schywać. I po drzewo wyrzucać śmieci. Trzeba ją sprzątać. Trzeba segregować śmieci. Nie wyrzucać byle gdzie. Nie wyrzucać tych rzeczy, co potrzebujemy. Nie można wrzucać śmieci do wody i nie można zakopywać w piasku i trzeba je segregować, żeby potem można było z nich stworzyć nowe rzeczy. W ramach akcji maluchy sprzątały również teren wokół swojego przedszkola. Akcja sprzątania świata w przedszkolu miejskim nr 1 odbywa się regularnie. Dzieci wychodzą grupami sprzątać, no i później zdają właśnie relacje, bierzemy aktywny udział w tym. Dzieci bardzo się cieszą, jeśli mogą posprzątać, nawet później z rodzicami wracając z przedszkola, chętnie jeszcze zbierają, rodzice zdają nam relacje, że jeszcze dzieci podczas podróży do domu zbierają właśnie śmieci i upominają rodziców, żeby właśnie też posprzątali razem z nimi. Do akcji przyłączyło się również Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie, które na ręce przedszkola przekazało worki na odpady do odpowiedniej segregacji. MPWiK w Lubinie również przeprowadziło akcję propagującą ekologiczną postawę, wręczając mieszkańcom drobne upominki.